Zima zagościła nie tylko na ulicach miasta, ale również w budynku Kętrzyńskiej Loży. W czwartek 14 stycznia odbył się tam wernisaż wystawy fotografii Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Fotograficzno-Filmowego FotoMX. Jak wskazuje tytuł wystawy, odcienie bieli prace lokalnych artystów przedstawiają zimowe pejzaże. Inaczej być nie mogło. Jesteśmy klubem fotograficznym, to rok musieliśmy zacząć od wystawy fotograficznej. A zimowa, ponieważ sceneria zimowa jest wokół nas w tej chwili, to wszystko widzimy. Chcemy jakby pogłębić wizerunek zimy na naszych zdjęciach. Większość tych zdjęć pochodzi z zimy ubiegłorocznej, ponieważ tegoroczna zima słabo obrodziła w śnieg, brakowało szronów, mrozu. Fotografowie wykorzystali właśnie to, że w ubiegłym roku jeździliśmy kilka razy na plenery zimowe i to jest efekt tych naszych wspólnych wyjazdów. A że FotoMX akurat w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia, tą wystawę jakby zaczynamy. Tą wystawą zaczynamy swoją ten jubileusz 30-lecia, ale to będzie się odbywało przez cały rok. To jest pierwsza wystawa, następne będą również, planujemy minimum jeszcze jedną taką dużą w Kętrzynie. I wystawy następnie będą jeszcze pokazywane w galeriach w województwie. Mówiąc takim kolokwialnym językiem, co ciebie jako fotografa kręci w tych zimowych pejzażach? A to są duże powierzchnie, duża przestrzeń, jakieś tam drobne elementy ujawniające się spod topniejącego śniegu. To są takie ciekawe rzeczy, rysunki na tej białej powierzchni, to tak jakbyśmy malowali kredkami, pędzlem na białej kartce papieru. Tylko że tą białą kartkę nam powierzchnia śniegu zastępuje. No i oczywiście te kryształki, świecące się kryształki śniegu, zamrożony lód, tego się nie da niczym zastąpić. To można tylko sfotografować. Poprzez dzisiejszą wystawę chyba nie będzie aż takiej zimy, może na zdjęciach, natomiast dzisiaj gościmy przyjaciół z FotoMX-u, ludzi, którzy są w Kętrzynie już ho, 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 albo jeszcze dłużej, od 86 roku. Ludzi, którzy nie tylko fotografują, ale zyskują coraz więcej i renomy, i prestiżu. Mamy telewizję, gdzie są ludzie z FotoMX-u, mamy ludzi, którzy cały czas fotografują wszystkie imprezy, które w mieście się dzieją. Także mamy ludzi, którzy tak naprawdę o tym mieście myślą i to miasto przekazują na zewnątrz. Wystawa zainaugurowała obchody 30-lecia istnienia FotoMX-a i będzie można ją oglądać w loży do 2 marca. Ja fotografuję nie tylko zimowe pejzaże i próbowałam robić już makro. Brałam udziały w plenerach różnych, nawet i letnich, nie tylko w tej zimowej. No, mnie się wydaje, że ta fotografia zimowa nie jest aż taka łatwa do zrobienia. Dlatego, że jest dużo bieli i trzeba po prostu znaleźć wizję jakąś do zrobienia tego zdjęcia, co by się chciało pokazać, prawda? No i cóż mogę więcej powiedzieć? Zimowych wisi dwa chyba moich, bo do więcej nie byłam aż tak bardzo przygotowana, bo po prostu ta zima przyszła za późno, żeby z tegorocznych zdjęć coś pokazać. Warto było generalnie zimą poświęcać ten czas, też de facto i zdrowie, żeby zamiast grzać się w ciepłym domku, wyjeżdżać już w taki zimowy plener? Ale wie pan, jak się złapie takiego bakcyla, że tak powiem, do fotografii, to wtedy wszystko chce się robić. Cieplej się ubiera i się jedzie. Thank you.
Thank you.